Spór o Policką rzekę nadal trwa. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi nie odpuszczają i zapowiadają kolejne działania. 20 maja w pobliżu terenu budowy polimerów Police odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. Społecznicy ponownie przedstawili swoje postulaty skierowane do firmy Hyundai Engineering. Chcemy Łarpi, mówię to w imieniu Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi, która była przed szkodą środowiskową. Mówię o szerokości, mówię o głębokości. Chcemy też zadośćuczynienia, o które zgodnie z prawem możemy się ubiegać przy wystąpieniu szkody środowiskowej. Jak czytamy w oświadczeniu przekazanym mediom, społecznicy zarzucają koreańskiej firmie nieścisłości dotyczące m.in. terminu doprowadzenia rzeki do stanu sprzed szkody środowiskowej oraz wprowadzenia tymczasowego rozwiązania, jakim jest utworzenie nowego szlaku na rzece. W ramach naprawy szkody w okresie przejściowym firma Hyundai wytyczyła bojami szlak żeglugowy, tak zwany akwen do bezpiecznej żeglugi. Podjęliśmy wyzwanie, dokonując pomiarów batymetrycznych głębokości we własnym zakresie. Dodatkowo jachtami o zanurzeniu 1,65 metra i 1,4 próbowaliśmy przejść wytyczony szlak. Jak nam to wychodziło, można zobaczyć na Facebooku, na stronie Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. O działaniach, jakie zostaną podjęte w przypadku niespełnienia obietnic, mówił motorowodniak Piotr Kołacki. To wszystko pokaże życie. Jeżeli te postulaty nie zaczną się spełniać, ludzie wyjdą na ulicę. I to musimy powiedzieć wprost. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku doszło do powstania szkody środowiskowej na Polickiej rzece. Do błędu budowlanego przyznała się koreańska firma Hyundai Engineering, inwestor i wykonawca polimerów Police. Firma obiecała naprawienie powstałej szkody i przywrócenie rzeki do jej pierwotnego stanu. Jak twierdzą społecznicy, te obietnice nie zostały spełnione.